Oto Spitfire Johna Plagisa Mark 9 w wersji C o oznaczeniach LF, co oznacza Low Altitude Fighter. Jest to myśliwiec premiowy, w tym momencie unikatowy. Jego wartość to około 20 euro. Dlaczego ten samolot? O tym i o paru innych rzeczach dowiecie się w dzisiejszym odcinku War Thunder po polsku. Tak więc zapraszam. Kiedy wszyscy rozpływają się nad nadchodzącym patchem 1.77, ja nie będę tego robił. Jak zwykle postaram się zachować pewną oryginalność. Jak na pewno zapewne wiecie, Gaijin wciąż anonsuje kolejne pojazdy, które będą w tym patchu dodane. Między innymi pojazdy premium, których cena może przyprawić o ból głowy. Tak więc ja postanowiłem przygotować coś specjalnie dla widzów kanału War Thunder po polsku, ale o tym po krótkiej kolejnej lekcji historii, tym razem zupełnie z innej beczki, coś bardziej związanego z normalnym życiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do opowieści o polskich pilotach latających w najróżniejszych dywizjonach, tych bardziej lub mniej sławnych czy słynnych, o ich heroizmie, zaciętych walkach, bohaterskich śmierci itd. itp. itd. Ja mam zamiar pokazać Wam życie pilotów w czasach wojny troszeczkę z innej perspektywy. Z takiej, o której na pewno nie dowiecie się na żadnej lekcji historii. A więc w pierwszy dzień 1945 roku ruszyła ostatnia ofensywa niemieckiego lotnictwa na froncie zachodnim. Zaatakowano też polską bazę pod Gandawą. Polaków było o połowę mniej niż napastników i większość cierpiała z powodu kaca. Wynik był przesądzony. Szczątki niemieckich maszyn zbierano z całej okolicy. Od 16 grudnia 1944 roku trwała niemiecka ofensywa w Ardenach. Początkowo rozwijała się ona w miarę pomyśli atakujących, przynajmniej dopóki osłaniały ich od góry mgła i nisko wiszące chmury. Dobra pasa nie trwała jednak długo, aliancka obrona okrzepła, a wraz z poprawą pogody do akcji mogło ruszyć brytyjskie i amerykańskie lotnictwo. Niemieccy sztabowcy wpadli na dość prosty sposób. Pomysł słusznie stwierdzili, że gdyby aliantom zabrakło sprzętu, Luftwaffe mogłaby odzyskać przewagę w powietrzu. Wsparłoby to niemiecką kontrofensywę na zachodzie i spowolniło postępy wroga. Dowództwo zatwierdziło więc plan nagłego i zmasowanego ataku. Prawie wszystkie posiadane siły miały uderzyć na rozpoznane przyfrontowe alianckie lotniska, aby zniszczyć jak najwięcej samolotów jeszcze na ziemi. Plan natarcia opatrzono kryptonimem Bodenplatte. W przeddzień operacji jednostki myśliwskie Luftwaffe otrzymały szyfrogramy z datą i godziną ataku. To było Varus 1.1.45 i Hermann 9.20. Kody nawiązywały do rozbicia rzymskich legionów przez plemiona germańskie w lesie teutoburskim w 9 roku naszej ery. Traktowano to zapewne jak pomyślną wróżbę. Wieść o noworocznym ataku nie ucieszyła niemieckich lotników, ponieważ mieli się wzbić w powietrze dość wcześnie rano, zakazano im świętowania Sylwestra. Niedopuszczalne było zwłaszcza spożywanie alkoholu. W rezultacie wielu z nich już nigdy nie napiło się sznapsa. Tymczasem po drugiej stronie frontu nie wprowadzono żadnych obostrzeń. W końcu wiadomo było, że wojna zbliża się do zwycięskiego końca.
a mieszkańcy wyzwolonych terenów zachowywali się bardzo przyjaźnie. Pozwalano sobie na huczne świętowanie, tak było na przykład w przypadku niektórych polskich lotników stacjonujących na lotnisku Saint-Denis-Westrem pod Gandawą. W bazie znajdowali się lotnicy ze 131 skrzydła myśliwskiego z dywizjonów 302 poznańskiego, 308 krakowskiego i 317 wileńskiego. W zasadzie planowali obchodzić nowy rok po przenosinach na lotnisko Grimbergen pod Brukselą. Trafiła tam już nawet część personelu, mimo tego ostatecznie pozwolono także na imprezowanie pod Gandawą. Tych pilotów, którzy z zaangażowaniem witali nowy rok, rankiem czekała nieprzyjemna niespodzianka. Spaliśmy może ze 2 godziny, gdy dyżurny, łomocąc w coś i wrzeszcząc na całe gardło, obudził nas z głębokiego snu, wspominał przedwczesną pobudkę lotnik krakowskiego dywizjonu sierżant Jerzy Główczewski, przepraszam. Okazało się, że dywizjony 308 i 317 powinny wystartować już za 15 minut. Polaków wysłano z zadaniem bombardowania niemieckich przepraw. Główczewskiemu dość do siebie pomógł mechanik. O rany, śmierdzisz jak gorzelnia, poczekaj chwilę, mechanik. Zeskoczył ze skrzydła, złapał butlę z tlenem i wlazł z powrotem, pchając mi w usta koniec gumowej rury. Oddychaj, wrzasnął, odkręcając zawór. Dreszcze ustały, wzrok wyostrzył się jeszcze parę minut i byliśmy w powietrzu. Pogoda jak z bajki, słońce w górze, śnieg w dole, a pośrodku nas 12 klnących, na czym świat stoi. Nikogo w powietrzu, nikogo na ziemi, cisza w radiu, cały świat odsypia chyba ostatnią noc. Główczewski mylił się, myśląc, że cały świat jeszcze śpi. W tym samym czasie, kiedy polskie jednostki praktycznie nieniepokojone zrzucały swoje bomby na wyznaczone cele, w stronę alianckich lotnisk kierowało się około 800 samolotów Luftwaffe. Nadlecieli, gdy Polacy już kierowali się ku bazie, myśląc o możliwości odespania nocnej imprezy. Tak opisał całą sytuację krakowski sierżant. Tę senną ciszę zakłócił spokojny głos w słuchawkach. Ktoś wzywał kodem nasze dwa dywizjony. Grupa około 60 myśliwców nieprzyjacielskich przeszła lotem koszącym linię frontu, kierując się na Brukselę. Bierzcie kurs 210 stopni, za 10 minut się spotkacie. Over. W radiu nie było już chwili spokoju, co chwila meldowali o jakichś grupach Niemców lecących w różnych kierunkach. Informacji w słuchawkach o coraz to nowych formacjach wroga było coraz więcej. Wkrótce Polacy dowiedzieli się również, że ich własna baza została zaatakowana. Znalazło się nad nią ponad 40 niemieckich Focke-Wulfów FW-190. Systematycznie niszczyły one stojące na ziemi samoloty, samochody oraz budynki. W końcu w ogniu stanął także skład paliwa, cała okolica pogrążyła się w gęstym, czarnym dymie. Personel naziemny chował się po rowach i bezradnie patrzył na atakujących Niemców. Wydawało się, że nic nie przeszkodzi napastnikom w zdemolowaniu lotniska. Pech chciał, że prawie całą artylerię przeciwlotniczą zdążono już przerzucić na lotnisko w Grimbergen. Przeniosło się tam przecież całe polskie skrzydło. Po kilku minutach od rozpoczęcia nalotu sytuacja zmieniła się jednak na niekorzyść Niemców. Nad Saint-Denis-Westrem zaczęły wracać bowiem polskie samoloty. Wprawdzie kończyła się im benzyna, ale miały jeszcze zapas amunicji i szczerą chęć pokazania Niemcom, kto tu rządzi. Jako pierwszy do ataku ruszył porucznik Wacław Chojecki, celnie ostrzelał jednego z napastników Niemiec, uderzył skrzydłem o drzewo, potem w dach małego budynku na lotnisku i wreszcie w stojący na ziemi amerykański ciężki czterosilnikowy bombowiec B-17. Niestety było to drogie zwycięstwo. Polaka zaraz potem zaatakowały cztery inne Focke-Wulfy i już wkrótce jego Spitfire eksplodował. Nad lotniskiem pojawiły się jednak kolejne polskie myśliwce i włączały się do walki z napastnikami. Główczewski relacjonował. Czarny dym zasłaniał całe lotnisko, paliły się zapasowe samoloty i beczki z benzyną. Na tym tle migały zielono-srebrne maszyny, widać było wyraźnie czarne krzyże, było ich ponad 40. Powstał niezwykły kocioł, a atrakcyjność widowiska, jak nam mówiono później,
powiększał fakt, że odbywało się ono tuż nad ziemią. Było to zapewne jedno z ostatnich klasycznych bitew myśliwskich z wykorzystaniem wszystkich umiejętności pilotów w zakresie akrobacji i z wykazaniem przez nich błyskawicznego refleksu. Krakowski lotnik nie tylko się zresztą przyglądał, sam też dopadł jednego z atakujących, tak opisał to w książce Ostatni pilot myśliwca, wspomnienia. Nacisnąłem spust, kawałki z jego maszyny prysnęły mi niemal w oczy, samolot zaczął dymić z lewej strony silnika i zwinął się w ciasny zakręt w prawo. Niemiec dymił coraz bardziej, a kolejna moja seria doszła celu. Błysk i wystrzał maszyny pionowo w górę. Widziałem go rozkrzyżowanego na tle jasnego nieba. Drugi wybuch i zwalił się w dół. Sierżant Główczewski sam też ledwo uniknął podobnego losu. Na dodatek w pewnym momencie silnik w jego Spitfire'ze po prostu stanął. Zabrakło mu paliwa, na szczęście było już po walce. Polacy zestrzelili połowę zaatakujących samolotów niemieckich, a reszta pośpiesznie uciekła. Ci, którzy mieli jeszcze trochę benzyny w baku, ruszyli za nimi w pościg, inni lądowali na resztkach paliwa na lotnisku lub ze schowanym podwoziem na okolicznych polach. Atak na polskie lotnisko spowodował znaczne zniszczenia. Niemcom udało się zestrzelić dwa Spitfire'y w powietrzu i zniszczyć 17 kolejnych. Kilkanaście innych maszyn alianckich znajdujących się na ziemi także nie nadawało się już do użytku. Trzy dalsze polskie myśliwce zostały uszkodzone podczas lądowania na brzuchu. Szczęśliwie ofiar w ludziach nie było wiele. Poległo 4 żołnierzy z personelu naziemnego, 18 zostało rannych. W walce powietrznej zginęło 2 pilotów. Oprócz porucznika Wacława Chojnackiego z 308 Dywizjonu, który jako pierwszy włączył się do walki, życie stracił porucznik Tadeusz Powierza z 317 Dywizjonu. W walce nie uczestniczyli lotnicy z 302 Dywizjonu. Nie zdążyli powrócić na czas i nie spotkali wroga na swojej trasie. Ostatecznie z braku paliwa musieli lądować na innym lotnisku. Tymczasem Polacy z 308 i 317 Dywizjonów zgłosili po starciu aż 21 zwycięstw powietrznych. RAF oficjalnie zaliczył im 18,5, z nich na pewno jeden jako prawdopodobne i 5 uszkodzeń. Jednym z potwierdzonych zestrzeleń był sukces Główczyńskiego. Podzielił je z artylerią przeciwlotniczą. Ślady jej pocisków znaleziono na strąconym przez niego samolocie. Piloci zmuszeni po walce do przymusowego lądowania gdzieś w okolicy wracali do bazy przez cały dzień. Niektórzy przynosili ze sobą fragmenty zniszczonych maszyn niemieckich. Wszystkich na miejscu witał wrak Focke-Wulfa bez skrzydeł z otwartą kabiną, w której siedział jeszcze przypięty pasami pilot, ale bez głowy. Swoiste trofeum pokazywał porucznik Tadeusz Szlenkier. Strącił on jednego Focke-Wulfa, ale z braku paliwa musiał lądować na jakieś łące. Tuż obok niego po chwili usiadł niemiecki myśliwiec. Pilot, który z niego wyskoczył, poddał się Polakowi. Noworoczna bitwa nad polskim lotniskiem pod Gandawą była ostatnią większą bitwą powietrzną, którą stoczyli Polacy w czasie II wojny światowej. To też ostatnią bitwą, w której polscy lotnicy odnieśli zwycięstwa powietrzne latając na Spitfire'ach. A jak powiodło się Niemcom? A tak w pewnym sensie się opłacił. Udało im się zniszczyć tego dnia 465 alianckich samolotów, w większości na ziemi. Koszt był jednak niewspółmiernie wysoki. Sami stracili 304 maszyny i 238 pilotów, w tym 29 samolotów i 24 lotników nad polską bazą. Poświęciliśmy swe ostatnie siły, podsumował bitwę w Luftwaffe generał Adolf Galland. Ironią losu był fakt, że aż 84 samoloty z Czarnym Krzyżem zostały zniszczone przez własną artylerię przeciwlotniczą, której nikt nie poinformował o akcji. Operacja Bodenplatte nie uratowała ofensywy w Ardenach, którą Niemcy zakończyli 2 tygodnie później. Nie zatrzymała też aliantów. Z początkiem wiosny przekroczyli oni Ren i wkroczyli na terytorium III Rzeszy. Wodzowi Herusków Hermanowi w lesie teutoborskim poszło jednak w historii znacznie lepiej. No dobra, ale co z tym samolotem premiowym, unikatowym Johna Plagisa z Pittem LF w wersji 9C? Otóż jak wiecie, na kanale War Thunder po polsku od czasu do czasu organizowane są konkursy, czasami po prostu rozdawane gifty. Tym razem,
właściwie świeżo po dopiero co zakończonym konkursie, znowu przygotowałem coś dla Was ekstra. Tak się składa, że zresztą tak jak widzicie, posiadam tego Spitfire'a, ale oprócz niego mam jednego na zbyciu. I każdy z Was ma szansę na jego zdobycie. W jaki sposób? A w bardzo prosty. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu pod tym i tylko pod tym filmem, dlaczego uważasz, że to właśnie ty powinieneś stać się właścicielem tego Spitfire'a. Tyle. Drugą rzeczą, drugim warunkiem oczywiście jest to, musisz być subskrybentem kanału War Thunder po polsku przez okres co najmniej 4 tygodni. Tak więc wychodzę naprzeciw zarzutom, że rozdaję nagrody tylko po to, aby przyciągnąć subskrybentów. Tak więc od momentu wrzucenia komentarza będę sprawdzał, jeżeli jesteś subskrybentem kanału przez okres co najmniej 4 tygodni, bierzesz udział w konkursie. Jaki czas na ten konkurs? Nieokreślony. Myślę, że na przełomie jednego bądź dwóch kolejnych odcinków War Thunder po polsku wybiorę komentarz, który mnie najbardziej zaciekawi i tej osobie po prostu wyślę prezent. Tak więc piszcie w komentarzach, dlaczego uważasz, że to właśnie tobie powinienem podarować ten samolot, o ile oczywiście jesteś zainteresowany. Na dzisiaj to już koniec. Ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnej części War Thunder po polsku. Trochę spóźnionej, trochę nie w czasie, kiedy to planowałem, ale zasypało, zamroziło u mnie również, tak samo jak w Polsce. Przy okazji trochę się rozchorowałem, no i praca też mnie, w pracy też mnie nie rozpieszczano, tak więc po prostu nie było czasu. Tak więc żegnam się z Wami, życzę Wam dobrej zabawy, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych częściach War Thunder po polsku. Cześć!